Witam w kolejnej części spotów kręconych dla Grappler Info oraz MMA Rocks. W poprzedniej części omawiałem, jak powinny wyglądać posiłki, z czego się składać, jak źródła białka i węglowodanów wykorzystywać, aby te posiłki były pełnowartościowe. W tym odcinku powiem trochę o tym, jak rozłożyć te posiłki w ciągu dnia, w przedziale czasowym od pobudki, poprzez trening, aż do późnego wieczora, w zasadzie nocy, kiedy to kładziemy się spać. Najważniejsze jest to, aby liczba posiłków była powyżej 3, czyli wiadomo, 4, 5, a nawet 6. 3 posiłki są dla przeciętnego zjadacza chleba, dla sportowca, który bardzo ostro trenuje. Dużo się poci, dużo spala kalorii. To jest za mało. To jest za mało, żeby przetrwać, żeby zrobić dobry trening, żeby się zregenerować i czerpać z tego jakieś korzyści w postaci progresu. 5-6 posiłków jest to optymalna liczba. Jest to liczba, która nakręca metabolizm. Komponujemy te posiłki na podstawie makroskładników, które podałem w poprzednim spocie, ale pilujemy tego, aby były one przyjmowane w odpowiednich przedziałach czasowych. To znaczy, pierwsze po przebudzeniu się jest śniadanie, jest to najważniejszy posiłek. Tutaj nie ma odstępstwa. Każdy powinien to śniadanie zjeść i w miarę możliwości powinno być ono jak największe. Jeżeli ktoś nie ma apetytu, nie jadł do tej pory śniadań, obiad niewielkie, powinien się przełamać i po prostu, kolokwialnie mówiąc, na chama wpychać w siebie, a po jakimś czasie, 2-3 tygodnie, może nawet 4, gdy się obudzi, będzie chciał ominąć taki posiłek jak śniadanie, będzie to nie do przyjęcia przez jego organizm i po prostu źle się będzie czuł, będzie się czuł tak głodnie, że bez tego śniadania na pewno nie wyjdzie z domu. Więc warto się przełamać i zmusić się do tego jedzenia, a na pewno poczujecie więcej mocy w ciągu dnia oraz na treningu. Kolejne posiłki to są te, które są pomiędzy śniadaniem a treningiem w przypadku, kiedy trenujemy wieczorami. W przypadku, kiedy trenujemy rano, jest posiłek śniadaniowy, jest posiłkiem przedtreningowym. Dlatego należy go zjeść około 1,5 do 2 godzin przed treningiem, aby zdążył się strawić, nie zalegał na żołądku, nie przeszkadzał podczas treningu. Kolejne posiłki powinny być rozplanowane co 3, co 4 godziny. I ważną zasadą jest, aby pomiędzy tymi posiłkami nie podjadać, ponieważ podjadanie zaburza metabolizm i tak naprawdę nie pozwala naszemu organizmowi dostosować się do odpowiednich godzin, kiedy te posiłki mają być trawione. Najprościej mówiąc, jest to tak, jak gdybyśmy oszukiwali ciągle żołądek. Jeżeli dostarczamy mu co chwila coś wrzucamy, co ma strawić, on jest zdezorientowany i wydziela dużo soków żołądkowych, po czym czujemy się bardziej głodni. Jeżeli zjemy sobie jakąś przekąskę między posiłkiem, wydzieli się więcej soków żołądkowych, poczujemy się głodni i wtedy mamy chęć na coś jeszcze. Należy trzymać się twardo zasad i spożywać tylko te posiłki, które są ustalone, czyli te, przykładowo przyjmijmy sobie 5 głównych. Pierwszy posiłek, śniadanie, tak jak wspomniałem wcześniej. Później 2-3 posiłki w ciągu dnia. Ten trzeci czy tam czwarty może być posiłkiem przedtreningowym, jeżeli trenujemy wieczorem o 18-19, bo tak najwięcej osób trenuje w tych godzinach. I też wiadomo, że ten posiłek, zgodnie z zasadą, o której powiedziałem wcześniej przy śniadaniu, czyli posiłek przedtreningowy, jemy na 1,5 godziny przed tym treningiem. Posiłek potreningowy powinien być przyjmowany w granicach około godziny, między 40 a 75 minut po zakończeniu treningu. Biorąc pod uwagę tutaj, że stosujemy suplementację potreningową i dlatego ten czas może być tak wydłużony, ponieważ musimy bezpośrednio po treningu spożyć odpowiednią porcję węglowodanów i białka, ale to już w osobnym spocie może opowiem o suplementacji i wtedy poruszę dokładniej ten temat. Także ten posiłek potreningowy może być około godziny po. I następny, który musimy zjeść, to muszą być też węglowodany i białko.
to nie jest tak, jak większość sobie osób myśli, że na noc nie już się węglowy dam. W przypadku, gdy trenujemy, niektórzy robią dwa treningi nawet w ciągu dnia, to wtedy ten posiłek musi zawierać węglowodany, musi to być posiłek oparty na zasadach, które były zawarte w pierwszym spocie. Węglowodany i białko w odpowiednich proporcjach. Jeżeli dostarczymy samo białko, duża część tego białka zostanie zużyta jako węglowodany i tak naprawdę obciążamy niepotrzebnie układ trawienny, ponieważ białko jest dużo trudniej wchłanialne, dużo trudniej trawione. A dodatkowo, jeżeli nie dostarczymy tego białka z węglowodanami, to organizm będzie musiał się męczyć, aby to białko przerobić na, najprościej mówiąc, na węglowodany, ponieważ on ich potrzebuje i przerobi je sobie z białka, jeżeli nie dostarczymy tych węglowodanów z posiłkiem. Więc zasada jest taka, żeby jeść te węglowodany nawet na noc, z tym, że te węglowodany złożone, czyli omawiane w pierwszym spocie. Posiłek ostatni przed snem powinien być spożywany na około godzinę przed nim, czyli godzinę przed snem, i wtedy może być to już czyste białko, czyli może to być albo odżywka białkowa specjalnego przeznaczenia, która się nadaje na noc, która posiada wolnochłanialne białka lub białka o zmiennej kinetyce wchłaniania. Może to być pierś gotowana z warzywami. Warzywa tutaj nie pełnią roli węglowodanów, to jest tylko jako dodatek, błonnik, to można śmiało jeść. Może to być tuńczyk z puszki, może to być ryba, dorsz, mintaj, tilapia, obojętnie. Odradzałbym stosowania twarogów dla osób, które mają problemy z odkładaniem tkanki tłuszczowej, ponieważ występuje tam laktoza i będzie to im utrudniało nabierania tych pozytywnych cech sylwetki, czyli odtłuszczonych mięśni. Można też robić, osoby, które nie mają z tym problemu, mogą sobie mieszać białko razem z twarogiem. Ja długi czas tak robiłem, mieliłem sobie twaróg razem z białkiem smakowym, wychodził wtedy taki coś w konsystencji serka homogenizowanego, bardzo dobre w smaku. Także to, co należy zapamiętać z tego spotu, to aby tych posiłków było 5-6, odpowiednio ułożone, najważniejsze śniadanie, posiłek przed treningiem 1,5 godziny, jeżeli nie jest on rano, to 1,5 godziny przed treningiem wieczorem i po treningu zjeść odpowiednią porcję węglowodanów i białka oraz ostatni posiłek przed snem, czyste białko. Swoją drogą mogę dodać, że w okresie budowania masy mięśniowej ja tych posiłków w swojej diecie miałem 10. Pierwszy był o 5 rano, a ostatni wypadał mi między 1 a 2 w nocy. Ale to była kulturystyka, bardzo duże i szybkie nabieranie masy ciała. I dla Was, akurat dla większości z Was, którzy to oglądają, nie polecam. Pozdrawiam.